Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Snapcraft Server. Dzisiaj już jest szósty dzień naszego maratonu, przedostatni. No i będzie jeszcze jutro odcinek też z projektem, gdyż dzisiaj przedstawię wam pewien projekt budowle, która, no myślę, że wam się spodoba. Ale co przedtem? Jest noc. Mimo, że zachodzi, to jeszcze może zdążę się przykimnąć. Chodźmy tutaj. O, wpadaj. I ten villager, który tutaj jest, ja nie wiem, jak on się tutaj dostał. Ja go tutaj nie przeprowadzałem. Podejrzewam, że Zeti się bawił łódką i jakoś tutaj go przyprowadził. Villager sprzedaje fortunkę 2 oraz fortunkę 3. Za 36 emeraldów mamy fortunkę 3. Za 18 Unbreaking 2, słabo. I za 20 mamy fortunkę 2. Ale ja mam dużo fortunek, więc zamykamy oczy. Nie patrzcie, dzieci. O, zniknął. Tak, tutaj generalnie, no pamiętacie, tu są moi villagerowie, którzy skupują nici. Trochę pojawiło się kolejnych, więc myślę, że jeszcze dzisiaj sobie je tutaj przeprowadzimy. Ale zanim to nastąpi, chciałbym wam zaprezentować projekt, który dzisiaj wybudowałem. Spójrzcie, przypatrzcie się tej mapie, ją zaraz aktualizuję i zobaczycie, jak się zmieni, dobra? O, chwila, niech się zaktualizuje. Ja pierniczę, co jest? Dobra, czekajcie, ja wezmę tą mapę i on, jak będę szedł, to ona się będzie aktualizowała sama. Przynajmniej taki mam nadzieję taką. Ej, patrzcie, tych komór nie widać tutaj na tym na mapie. Zobaczcie, to wygląda, jakby był sam kwadrat. Powinien być widoczny ten śnieg. A że nie jest? Nie wiem, czekajcie. Ciekawostka. Dobra. O. Dobra, już wiem, czemu się nie zaktualizowało, bo ta mapa tego nie obejmuje. Mały fail. Nieważne. Jedyne, co się zmieniło, to mur. Patrzcie na środek, na środek, górę i widzicie, że murek tak skręca trochę w prawo i do góry idzie. Dlaczego? O to mi chodzi. Gdyż troszeczkę przesunęłem sobie teren naszej bazy i jeszcze będę go modyfikował. To nie jest ostateczny teren naszej bazy. A co jest dzisiejszym projektem, pewnie się zapytacie. Coś, co jest, co działa, ale nie jest dokończone. Ja będę to cały czas dobudowywał. Po prostu, że tak powiem, o, wyobraźcie sobie, zanim wam to pokażę, chcę zobrazować wam to na podstawie tej farmy villagerów. Na początku były dwa pięterka, widzieliście. No, dwa pięterka tej farmy i no, ta farma działała, ale dobudowałem kolejne 6 pięterek. I to samo tyczy się tej farmy, a jest to automatyczna farma trzciny. Woohoo! Tak, budowałem ją na live jakiś czas temu. I jak widzicie, jest dopiero 5 pięterek tej farmy. I tak postanowiłem sobie, tak myślałem, że na przykład każde 50 łapek pod tym odcinkiem to byłoby kolejne pięterko, ale nie wiem, nie wiem. Jeżeli będzie dużo łapek, to się dobuduje więcej pięterek. No planuję 5, co najmniej jeszcze 5 pięterek. Zaraz was oprowadzę wokół tej farmy i zejdziemy sobie tutaj po tych schodkach. Tak się prezentuje farma. Generalnie dlaczego ja przesunąłem teren naszej bazy, gdyż no szło to, że tak powiem, prosto ten murek, trochę przesunę go w prawo. Ponieważ ja jeszcze dużą część tego lasu chcę zagarnąć i tutaj będzie mój kącik farm. Przynajmniej tak to prowizorycznie nazywałem. Tu będzie też jeszcze farma kaktusów, prawdopodobnie w kaktusie. Pewnie innym kolorze, wiecie, śmieszne. Farma melonów, farma dyń i dużo takich innych farm automatycznych oczywiście. Może i też wcisnę tutaj automatyczną farmę zboża z villagerami i pewnie gdzieś tutaj przesunę farmę villagerów. Póki co tutaj znajduje się tylko farma z trzciny. Zobaczcie, ona jest malutka, no nie oszukujmy się, wybudowanie tego zajęło mi około 2 godzin. Softbox ruszyłem, jeżeli coś się popsuło z greenscreenem za mną, to przepraszam. Jest ona malutka, nie oszukujmy się, ma dopiero 5 metrów, ale 2 godziny to zajęło z wybudowaniem wraz z tym mechanizmem. Myślę, że jeszcze zbuduję jej kolejne 5 metrów, żeby no, ta farma była 2 razy wyższa. Mi się podoba generalnie, ale jest, jak mówię, troszeczkę mała. Użyłem do budowy tutaj limonkowo-zielonego betonu. Tak więc, no, będę musiał troszeczkę tego zdobyć. Samo zdobycie nie będzie trudne, gorzej już jest z moczeniem, że tak powiem, tego pyłu betonowego i zbieraniem tego, ale to w betoniarce idzie w miarę szybko. Myślę, że około tak na 2 minuty gdzieś mniej więcej tak idzie. Dobra, przejdźmy to sobie w kółko dookoła. No jak widzicie, tak się to prezentuje mniej więcej. Pod tą farmą jest zegarek, który doprowadza sygnał do tych wieżyczek. Tutaj mamy tak jakby oszklone ściany z dwóch stron. I generalnie, jeżeli ktoś oglądał mnie jeszcze przed tym serwerem, czyli jakieś
pół roku temu? Chyba nie. No z 3-4 miesiące temu, to pewnie pamiętał, że miałem bardzo podobną, wręcz identyczną, nawet kolorystycznie. O, zobaczmy jak leci trzcinka. Kolorystycznie nawet identyczną farmę, dlatego postanowiłem ją tutaj odbudować. Ale wiem, że mam dużo nowych widzów, dlatego jeżeli nie wiecie jak taką farmę wybudować, to w opisie będziecie mieli link do filmiku. Prawdopodobnie po polsku, gdyż jeżeli Hill tego nie usunął, to podrzucę do poradnika Hilla, który fajnie to zobrazował, jak taką farmę można wybudować. Każdy na swoim świecie survival, jeżeli chce mieć farmę trzciny, prostą i wydajną, to ta jest idealna, naprawdę. No dlatego ją wybudowałem. O, kolejne trzciny lecą, świetnie. Dobra, czekajcie, ja chciałbym wam pokazać zegarek, który był gdzieś mniej więcej tutaj. No właśnie. Zegarek jest bardzo prosty. Jest to oczywiście zegar z hopperami, pistonami. 40 bloków stone'a się tutaj przerzuca. I jeżeli jeden z hopper do drugiego przerzuci 40 bloków stone'a, wtedy idzie sygnał, pistony się przesuwają i jest tutaj tick. Ale ten tick jest za mały, żeby ruszyć cały, że tak powiem, cały sygnał no tych wieżyczek, to są, wiecie, tych pochodni, wieżyczek z pochodniami czerwono-redstone'owymi. Tfu, się zamotałem. No wiecie o co chodzi, sygnał, kto idzie do góry. Ten sygnał jest za mały, tick, za mały, żeby to poszło, dlatego tutaj wymyśliłem taki fajny system. Dropper, tutaj mamy jakiś item, no i tu hopper. Kiedy ten sygnał wyda energię, wtedy ten hopper, ten dropper jest zasilany, wyrzuca enderperłę do hoppera, hopper ją z powrotem oddaje i komparator wykrywa, że przez chwilę nie ma tutaj itemu i powrotem się pojawia i wysyła sygnał. Ten sygnał już jest dłuższy i on spokojnie dochodzi sobie do tej wieżyczki z pochodniami. Zobaczcie, tutaj jest negacja, widzicie? No pozwólcie, że tu nie będę wchodził, gdyż pod tymi blokami jest woda, ten tunel, który zabiera trzcinę, więc jeżeli bym to rozkopał, to by ten cały restaurant poszedł się. No właśnie, dlatego też, no, musicie mi uwierzyć na słowa, że to dochodzi tamten sygnał i tak się to prezentuje, bardzo prosty zegarek. No właśnie, teraz jak ja stąd wyjdę, będę musiał wyjść, tak. Cholerny cobblestone, jak ja nienawidzę tego bloku. Mogliby dodać stone'owe takie płotki, to byłoby ładne. Tu jakoś tak starałem się to zaokrąglić w miarę, no i tak to mi wyszło, mniej więcej. Będę to jeszcze oczywiście porządnie oświetlał. I generalnie tutaj mamy schodki, no a tutaj w schodkach mamy magazyn. Tyle już mi trzcina produkowała ta farma. Sporo, prawda? Myślę, że jeszcze dużo, dużo więcej mi jej naprodukuje. Jak jeszcze dobuduję kilka pięterek, będzie ekstra. A co z moją poprzednią farą trzciny, pewnie się zastanawiacie? Tak, co była koło naszego statku? Zniknęła. Teraz sobie powoli, widzicie, tu już troszeczkę tych stone slabów zebrałem. Ale z czasem będę sobie po prostu dalej szedł, chodził i tutaj to zbierał. Na razie mi się nie chciało, chcę nagrać dla was odcinek. Pewnie... Kurde, czemu ja tego softboxa cały czas kopię? Przepraszam. No i myślę, że do następnego odcinka, czyli do jutra, uda mi się to zrobić. A co jutro? Jutro chciałbym dla was pokazać, stworzyć coś, co mi proponowaliście już jakiś czas temu. Jutro będzie futro, nie powiem wam co. Ale możecie pisać w komentarzach, czy się domyślacie, co jutro będzie, czym zakończymy nasz maraton. No, mam nadzieję, że wam się spodoba. Dobra. Dobra, nie będę tutaj niszczył, tego zanudzał. Myślałem, żeby to generalnie TNT zniszczyć, na przykład rozstawić na całej długości TNT, ale w sumie stwierdziłem, że nie, bo potem jak to się zniszczy, to ta woda będzie taka, wiecie, pływała, ja chcę, żeby ta woda była jednolita wszędzie. Dlatego zrezygnowałem z tego i postanowiłem, że sam będę powoli sobie to rozwalał. Jeszcze zajrzyjmy może, moi kochani, do farmy villagerów, gdyż tam chyba jakieś mi się fishermeny pojawiły. O właśnie, jeden farmer. Czekajcie, to jest fisherman jeden. O, drugi? Trzeci! O kurde! Bogactwo kuchnia, bogactwo i bibliotekarz. On mi da mending, ja wam to mówię, że nie da. Tak więc, no. W sumie mamy jeszcze odrobinkę czasu, to może doprowadzimy sobie te villagery do naszego statku. Tak więc pewnie już duża część osób wyłączyła ten filmik, odcinek, ale jeżeli zostaliście ze mną i dalej będziecie ze mną do końca, napiszcie w komentarzu, co możecie napisać.
Pochodnia, o. Jeżeli napiszecie pochodnia, to będę wiedział, że teraz mnie słuchacie i takie luźniejsze, że tak powiem, części odcinka też warto robić. Bo często jak już na przykład, no generalnie mógłbym to już zakończyć, gdyż pewnie, jak już mówiłem, duża część osób wyłączy ten odcinek, ale jeżeli znajdzie się choć garstka ludzi, która to będzie oglądała i dalej teraz w tej chwili to ogląda, to ja z przyjemnością mogę dla was częściej takie, kurde, dłuższe odcinki robić, ja muszę tego softboxa przestawić. Przepraszam. Dobra, biorę sobie to. To. No i wszystko. Dobra. Od razu sobie podłączę. To. Kurczę, bo tu mam skrzynki, w których będę. W których trzymam te nici, zobaczcie. No, z tymi nićmi będzie osobny odcinek. Ten odcinek będzie grubymi nićmi szyty. Ha, 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 ha. No, jeszcze dużo, dużo więcej nici chcę tutaj doprowadzić, ale mówię, z tego będzie tyle emeraldów, że będzie ich dużo. Dobra. Albo wiecie co, na razie niech te wszystkie villagery, bo ja wszystkie naraz tutaj sprowadzę, niech one się gdzieś tutaj zaparkują, a potem ja po kolei będę je wpychał. I jak to źle zabrzmiało. O Boże. No co się robi? Ale dobra, mam tutaj w miarę oświetlony teren, więc nie mam się czego bać. Przynajmniej nie powinienem mieć się czego bać. Dobra. To poleci tutaj i pstryk, i fik, i mik, i klik. Czy wy też uważacie, że ja mam śmiech takiego starego, zdezelowanego pedofila? Często mi takie coś niestety zostało zarzucone przez papiera. Myślę, że po prostu ja już sobie taki śmiech wyrobiłem. Normalnie się na co dzień tak nie śmieję, tak na odcinki. To jest taki bardziej nieśmieszny śmiech, że hehe, to nie jest śmieszny, taki, no wiecie, taki kappa śmiech, o, coś takiego. Taki ironiczny wręcz. Normalnie to ja się zanoszę ze śmiechu, ale to jest taki kappa śmiech. Kappa śmiech Tidzimi 2017. Dobra. Panie, ni. Tutaj. Tu. Proszę wsiąść do wagonu! Nie, proszę się nie wyrywać, bo będzie bolało. Wąt! Nie, ty! Ty! Dobra. I... no, ciebie też chętnie przygarnę. Ty będziesz mi potrzebna. Ny. Ja pierniczę. Taka ciekawostka, pewnie się zastanawiacie, że... no ja pierniczę. Że te villagery są jakieś fanowsko stworzone, ale nie, ta tekstura, taka ciekawostka, pewnie o tym nie widzieliście, jest w pewnej edycji Minecrafta. Minecraft edukacyjnej. Villagery, a właściwie NPC są właśnie z tą teksturą i to normalnie zostało stworzone przez Mojang albo jakąś inne studio, które zajmowało się tamtą wersją. No nie, Minecrafta. I taka ciekawostka, tam tych NPC-ów nie da się zabić. Jedynie, żeby się ich pozbyć, można je usunąć komendą. Nie wierzę. Jaki uparty osioł. No kurde! Zabić je komendą. Albo ewentualnie do otchłani je wywalić. No patrzcie, jakie uparte, no! Ty tu wsiadaj, a nie pierniczysz. No, a ty won, ty jesteś farmer. Rozmnażać mi się. Dobra, go! Go, go, Power Rangers! Tu. Lecisz. No. Dajesz, maleńka, dajesz! Patrzcie, jak równiutko lecą wszystkie. No, trochę się zbliżyły do siebie. Nie! Dobra. I jeszcze raz. Dobra, najpierw jednego. Jeden poleciał. Jedno. Teraz ty fik. A ty śmig. Śmigaj do statku. No. Ślicznie. Au. Nie. Dobra.
Nieważne. Trochę, że tak powiem, nie. Ona ma być tu. To coś ma być tam. Proszę, pojaw się tu. Tak. Wygryw. Dobra. Tego damy. Tę damy tu. Ej, nawet tych skrzynek nie muszę niszczyć, więc trochę winner. Wygryw. Dawaj, dibuszkę, dawaj. No świetnie. I jeszcze tutaj. No pięknie. Na razie mogę to usunąć, myślę. Tak jest. I zobaczcie, już mamy villagerów handlujących tylko nićmi. Słyszę obrażenia. Nie wiem gdzie. Ale mam nadzieję, że mnie nie zabiło. A, czekajcie, dzień jest? Jeżeli dzień, to pewnie się zjarał. No właśnie nie. To czekajcie. Gdzie ten zombie mógł być? On gdzieś tu był, tylko czemu on dostał obrażenia? Jezu, to muszę zniszczyć, bo tutaj tyle mobów mi się spawnuje. Za dużo. Dobra. Okej, okay. Tak więc, no. Tak się prezentuje moja kolekcja villagerów. Ich już jest 2, 4, 6, 8, 10, 14 villagerów skupujących nici. Ja przed odcinkiem, w którym będę sobie kupował emeraldy, wszystkie sobie odświeżę. Te, których się nie da odświeżyć, to wyślę na emeryturę. No i myślę, że będzie bardzo owocny ten odcinek, jeśli chodzi o emeraldy. Dużo też nici sobie do tego czasu sprowadzę. Tak więc no, pamiętajcie, jakie słowa macie pisać, jeżeli jesteście nadal ze mną. Do usłyszenia, do zobaczenia już jutro, również o godzinie 12. Mam nadzieję, że będziecie. Pamiętajcie, projekcik, który myślę, że wam się spodoba. Fajnie kończymy ten maraton, nie? Dzisiaj farma, trzciny, jutro... Jutro będzie futro. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. Do zobaczenia. Siemanko. I cześć.